Spotykamy się w Towarzystwie Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Moim rozmówcą jest pan Roman Grzegorek, a pytania będzie zadawała pani Janina Zawadzka. Proszę opowiedzieć o tych latach, jak tam mieszkaliście na wschodzie, jak to jeszcze było wszystko bardzo pięknie, jak ojciec pracował, jak to życie rodzinne wyglądało. Mieszkaliśmy w bardzo schludnej chałupce u moich dziadków. Cała rodzina tam mieszkała, dziadkowie, w tym moja mama, siostra i ja. Tato był posterunkowym, miał pod sobą dwie osoby i posterunek się mieścił w tej wsi Uzdrygołowicze, się tak ona nazywała. Te tereny leżą dziś na terenie Białorusi, a województwem naszym było województwo Wilno, bo te granice zostały po wojnie tak zmodyfikowane, przesunięte, że tak to wyglądało. I gdy wkroczyli Rosjanie, to zaczęli tam wyłapywać młodzież w okolicy, szczególnie męską, a już wyjątkowo polowali na młodzież ze szkół średnich. Potrzebni im byli ci ludzie oczywiście do wdrożenia. Tato mój się zorientował, o co chodzi, i uciekł. Nie było go wiele dni i nocy, od czasu do czasu po cichu wpadał w nocy, zabierał jedzenie, chleb i znów uciekł. Nic nie wiemy, co się stało z dwoma kolegami mojego taty, bo to też byli policjanci. No ale w międzyczasie Rosjanie wpadali często do domu i w nocy, i w ciągu dnia, i ciągle tam mamy straszyli. Ja pamiętam, bez przerwy płakała, ponieważ ciągle pytali, gdzie orędzie i gdzie, czyli gdzie broń i gdzie ojciec, czyli mój tata. Mama nie wiedziała, gdzie jest, tylko wpadł po chleb i uciekał. I pewnej nocy nad ranem tak osaczyli wieś, że nie było możliwości ucieczki i tatę złapali. Ale jeden troszeczkę tam NKWDista zmiękł. Byli w mieszkaniu bardzo krótko i nam pozwolili odprowadzić go do furtki. I to wszystko. Tatę. Za furtkę już nie wolno było wyjść. Cała rodzina płacze, tatę pożegnali, świetko nic. Więcej nigdy nie spotkaliśmy się. Mimo poszukiwań przez parę lat przez szwedzki Czerwony Krzyż, bo po powrocie tutaj do Gryfina nam podpowiedziano, że najlepiej szukać zaginionych członków rodziny przez szwedzki Czerwony Krzyż. I to zrobiliśmy. Nie pamiętam dziś dobrze, po ilu latach, ale chyba to nie mniej jak 2 lata musiało uciec. Otrzymaliśmy wiadomość, że taki w żadnych statystykach nie istnieje, ani po stronie wschodniej, ani po zachodniej. Wiadomo, że po zachodniej nie należało nawet szukać, bo przecież myśmy ten azymut podali, gdzie to się wydarzyło. No i tak się stało. Więcej z tatą nie widzieliśmy się. I na temat mojego taty dopiero się dowiedziałem, już to był znaczny, doskonałe informacje z pierwszej ręki. W 1956 roku. Ja już byłem studentem i mieszkałem w akademiku na terenie Szczecina. Przyjechałem zmienić koszulę do mamy, do Gryfina, i zastałem zapłakane dwie osoby. Jeden to mężczyzna o głowę wyższy ode mnie, a druga to moja mama. Nie połapałem się od razu, o co chodzi, a tym panem był Kowal, przyjaciel naszej rodziny, z naszej wsi, i również myśliwy. Bez jednego oka, bo on na polowaniu to oko stracił, i jego również aresztowano. Wszystkich zresztą mężczyzn wtedy Rosjanie zgarnęli. Jakiś czas ich przeprowadzali selekcję w miejscowości Krzywicze. Tam zmontowali przejściowe więzienie i nie wiedzieli, kto tam siedzi, a kto nie. I się zdarzył taki pewien dzień, kiedy wyprowadzają wszystkich na podwórko. Stoi każdy przed swoją celą i Mój tato stoi przed celą, a tamten przechodzi. Nie zdążyli, nie mogli nawet słowa zamienić, kiwnęli sobie głową. Ale gdy byli już na podwórku, a mój tato nie, tylko wyszedł na korytarz, kazali wszystkim w szeregu stanąć, ale nie zabrali go na podwórko. O co chodziło? Że oni posegregowali ludzi na różne zawody, a on był kowalem, więc był bardzo potrzebny, a już niepotrzebny żaden tam policjant, także nie ma żadnych szans, żeby jakiś mundurowiec tam przeżył. I nagle jeden z oficerów nie wytrzymał i powiedział do tłumu tych mężczyzn Polaków wyprowadzonych na podwórko: no to szczęśliwcy, tak po rosyjsku mówię, bo jak się uda, to niemnożko pożywiocie, bo nie tamci, którzy zostali, a został mój tato. Między innymi oczywiście. No i nigdy nie spotkaliśmy się. Także gdzie po prostu wszystkich rozstrzelali, to nie chcę tu zgadywać, bo to jest niemożliwe. I teraz to miała pytanie takie, jak doszło do tej wywózki? Byliśmy na Syberii w dwóch miejscach. Najpierw, gdy oni wpadli nad ranem, to było zresztą zima 40 roku i NKWD-ści, którzy weszli do nas do mieszkania, to najpierw po swojemu powiedzieli, że przygotować tak zwaną podwodę, czyli sanie. Mój dziadek zabrząkł sanie, nasze sanie polskie. I nikt nie wiedział, o co tutaj chodzi, i dopiero po kilkunastu minutach zapakowano mamy, siostrę i mnie, i był jeden wartownik z tyłu, siedział na tych saniach i zawieziono nas do pociągu. To było parę kilometrów, bo pociąg na miejsce nie dochodził, i na tym sprawa się skończyła. Ale co ciekawe, dlaczego tak się stało? Ja mam tutaj kopię dokumentów, które ten, po rosyjsku to powiem tak, ten satrudnik NKWD, czyli przedstawiciel z Mińska, wypełnił ankietę, której ja mam kopię tutaj, bardzo jeszcze wyraźnie, wypełnione chemicznym ołówkiem, i tam pisze satrudnik NKWD Turow. On to sam wypełniał, wszyscy stali z boku i nikt się nie mógł tam odzywać. Także jeśli coś tam jest na tak albo na nie, to jest jego sprawa. Ale przyprowadził też jeszcze sołtysa wsi, który nas zdał, i jego też zabrali. Czyli nie wiadomo dlaczego, bawili się w jakieś, co jest chyba no, rzadkością w układzie rosyjskim, w ich bałaganie, że oni poświęcili parę minut czasu na zrobienie takiego dokumentu, i gdy dziadek nas odwiózł do pociągu, to NKWD-sta zwinął ten dokument i rzucił mamie pod nogi: biery, to prygadnica, że się przyda, bo jej nie przyda. I mama to wzięła. I złożyła to w takie kwadraciki, w różnych szmatkach, przeżyło to tyle lat. Stąd też oryginał ten ujrzał dzisiaj światło dzienne. Nikt nie wiedział, że oni nie wiedzieli, że my możemy tam przeżyć. I to wszystko. I dziadek wrócił z powrotem do domu i nikogo więcej z tamtych nie wywozili. Ale przy okazji, jak wyłapywali mężczyzn, aresztowali trzech, nazwijmy to, wujków. To byli mężowie sióstr mojej mamy, bo ona miała trzy siostry w okolicy. Nikt nie mieszkał z nich razem z nami, i ci mężczyźni też przepadli z kretesem, ponieważ nie mieli szans na przeżycie, bo oni byli potraktowani jako krewni policjanta i wszyscy zginęli. Także męska płeć nie przeżyła. No i wieziono nas, długo to trwało, bo to strasznie zimno było. Przywieziono nas za Ural do stacji, tak po rosyjsku to się mówi, stacja Mamlutka, i zagnano wszystkich do Siłobiełoje, tak się ta wioska tam nazywała. I na rozkaz NKWD poszczególne chałupki, ledwie trzymające się tej ziemi, musiały przyjąć rodzinę. Jak ktoś miał większe pomieszczenie, to dwie, na tak zwaną stancję i oni też nie mieli nic do gadania. Bo następnego dnia wszystkie kobiety razem z moją mamą chodzili codziennie wiele kilometrów do wyrębu lasu do Tajki. I to było piekło. Bo później jak się zaczęły roztopy, to jak mama przychodziła, to była tak mokra powyżej kolan, tak zmęczona, że się opierała u mnie o nogi, żeby buty ściągnąć. To nie było możliwości, tacy byli pomęczeni wszyscy. Ale jak już wiosna się zbliżyła jeszcze dalej, w kierunku cieplejszego okresu, to pojawiły się tam uciążliwe owady, oni to nazywali meszki. Ja wiem, jak to wygląda, ale to chmara takich malutkich, czernutkich owadzików, które atakowały okolice oczu najczęściej. I najgorsze było to, że trudno mi powiedzieć, czy to 30% czy więcej procent osób reagowało na to bardzo nieprzyjemnie, bo puchła twarz i puchły oczy. Więc niektóre próbowały otwierać po prostu w ten sposób, ale z pracy wracali w ten sposób, że za rękę trzeba było trzymać tą niewidzącą. To później mijało i następnego dnia były te meszki. Jeden reagował, drugi nie reagował. I to było bardzo trudne dla tych, którzy byli alergikami akurat na tego owadzika wręckiego. Taki był malutki, czarny, że go prawie nie było widać, ale zjadliwy. I to trwało tam, ale do czasu. Najpierw powiedziano tam, że przywieźli Polaków. I sobie oficjalnie wszystkich powiadomiono, to polskie Polaki, oni tam nas rozkołaczyli po rosyjsku. Przepraszam, takie wzmianki rzucam w języku rosyjskim, ale to jest, można to pominąć. I po jakimś czasie to chyba w społeczeństwie przestało działać, bo co to za Polak? Prosty człowiek. Poszarpane ręce od pracy, bo takich nas wywieziono. Mama miała sprzed wojny 4 klasy ukończone, na kolanach cięła zboże, o tym sierpem takim między innymi, jak tam pan mi pokazał. I to było jeszcze jako tako, kułak to kułak. Ale gdy pewnego pięknego dnia przerwano pracę na jakiś czas w Tajdze, grupę kobiet, Polek, posłano do rozbierania cerkwi, no to się zaczęło piekło w społeczeństwie. Co to za idiotów tu przywieźli? Są tu we wsi jeszcze ludzie, tak mówili do Polaków, którzy pamiętają, gdy tą cerkiew budowano, a tu nagle przyjechała jakaś nieznana hołota i rozbiera. Proszę sobie wyobrazić, jak się pogorszyła sytuacja Polaków ze złości na Polaków, podczas gdy każdy mieszkał w innej chałupce, wciśnięty przez NKWD. I to powolutku później zaczęli oni otwierać oczy. Nas nawet zabrali raz z tej chałupy, nie wiem dlaczego. I nawet dobrze, bo ja tam trochę odetchnąłem, bo NKWD, nie wiem, chyba może nie chciało wiedzieć, nie chciało stwarzać sytuacji, że mama również podsłuchiwała różne osoby, które przychodziły do tej babuszki Leonichi, ona się tak nazywała, była właścicielką tej chałupki. To było pomieszczenie, nazwijmy to jak pół tego pokoju, w jednym rogu stał okrągły piec metalowy, a myśmy spali na glinie, na polenie. Ktoś tam spał w jednym rogu, jeden narożnik przydzielono dla nas. I tak to wyglądało. A gdy się wychodziło na dwór po 2 czy 3 schodkach takich drewnianych, to była to beczka, normalna beczka z drewna i tam należało zadbać o to, żeby tam była woda. Bo nikt tam nie wiedział, co to jest studnia, albo tym bardziej kran. Do jeziorka nie było daleko, trzeba było po takim piaseczku tam zejść i ja pamiętam, gdy już ciepło się zrobiło, to ta Leonicha była taka złośliwa trochę, złapała mnie kilka razy za uszy, a ty ramasza taka i taka twoja mać, mówi pić chcesz, a przynosić to nie. Ale to nie było takie proste, bo ona mi rzuciła dwa wiaderka i tak zwane koromysło, to jest coś takiego, co się na ramię zakłada i trzeba było do tego, no, do tego jeziorka dojść i nachlepać tej wody. Ja więc jak jedną trzecią wiaderka nie nabierałem, bo nie było możliwości. Ja wchodziłem do płytkiej wody i razem z tym mułem nabierałem tej wody. Gdy ja to niosłem pod tą górkę, to mi te wiaderka się ciągnęły po ziemi. No bo byłem dzieckiem po prostu. A kubek zawieszony po jednej stronie tej beczki, ciągle tam wisiał, to był metalowy, a z drugiej strony leżała taka sterta szmatek, różnych szmatek. Jak się ktoś chciał napić, to wkładał przynajmniej ze 3 szmatki na wierzch, lał wodę, to się przesadzało, bo inaczej tam była woda tak brudna i tak zielona, że te szmatki co jakiś czas się było tego i dopiero się tam tąpiło. I ona mnie na tym złapała, że ja się na chwilę głęboko czerpać, ale ja nie noszę. I dlatego no, chciała, żebym ja wziął udział też w dostarczaniu tej wody. I pewnego pięknego dnia, no, u niej były tłumy ludzi przychodzili. Nie było innej pomocy, tylko ciągle ból żołądka, ból brzucha. Ona była znachorką, ta babuszka Leonicha, tak się ona nazywała. To na takim stole z desek delikwent się kładł, rozbierał dotąd. Ona nie wiem skąd miała kawałek mydła, bo mydła tam nie było. I tak namydliła okolice brzucha i cały czas masowała w lewo i w prawo i to ponoć tam tym wszystkim ludziom pomagało. I następny proszę, ale w międzyczasie wszyscy tam rozmawiali, bo tu jest Polak, tam jeszcze ktoś, bo to w jednej izbie wszystko się dzieje. I pewnego pięknego dnia NKWD mówi, nie, ty Marusia mówi, tu już mówi, mieszkać nie będziecie i przerzucili nas do innego miejsca, gdzie nie było innego towarzystwa, tylko była jedna młodziutka nauczycielka przysłana na siłę do tej wsi, żeby pracowała. Była tak przygotowana ze strony tej całej komuny, nie wiem, czy pod względem strachu, czy czegoś tam innego, że mama się zaczęła jej bać, bo nie można było się odezwać, bo trzeba było być, ewentualnie coś skrytykować, tego nie wolno było robić. Bez przerwy młóciła moje mamy, a my siedzimy z boku i słuchamy, jacy wy jesteście Polacy durnie, wy nawet nie jesteście świadomi tego, jak was wasze pany oszukiwali. A mama tego słucha i słucha bez przerwy. I jak ją tak wychowali, ona to strasznie męczyła i nagle przychodzi rozkaz wszystkich Polaków, zabieramy już następnej wiosny i zimy, przedtem w Tajdze pracy nie było dla kobiet i całe szczęście i wywieziono nas na Kazachstan, czyli tutaj była przerwa roku z hakiem tylko, w tym Siłobiełoje za Uralem, a następne lata spędziliśmy do 1946 roku na terenie Kazachstanu. No teraz przenieśliśmy was tam w to nowe miejsce. Jak tam wyglądało? Aha, no więc oni nas zabrali stamtąd wcześniej niż przygotowali nam lokum. Wtedy baraków pod ziemią jeszcze nie było w ogóle. Było parę baraków, które były w trakcie budowy, ale powierzchniowe. Ściany z jakichś tam desek i jakieś tam blacha na dachu i to wszystko. I nikt nie wiedział, o co chodzi. I gonią do pracy na torach kolejowych. No, powiedzieli, że wszyscy będziecie работать na żelaznej puci, czyli na torach kolejowych, bo nie było tam innej pracy. I te całe ogromne rzesze kobiet i tam sporadycznie mężczyzn wykonywało wszystkie prace na torach kolejowych. I do końca naszego tam pobytu nie było innej pracy, tylko ciągle to. I sypanie nasypów, obojętnie co. Ale nas ściśniono w pomieszczeniach, koja przy koi metalowa, ale tutaj biegają z młotkami, strop niewykończony, to niewykończone. I nagle brygadzista się, NKWD-zista połapał i powiedział, zebrał wszystkich, Wy Polacy chcecie, użył takiego słowa, chcecie podochnąć w pierwszym godu, w pierwszym roku, czy chcecie umrzeć w pierwszym roku? Tak. Ale nie wiedzieli, do czego on zmierza, bo może Polacy sądzili, że może to przejściowa sprawa, skoro barak budują, a my już mieszkamy. I dopiero wtedy się zaczęło. Po pracy do późnej nocy Polacy się pozbierali do kupy, Rosjanie wytłumaczyli, ten brygadzista szczególnie, jak to się trzeba ratować, więc wycinano łopatami takie, możliwie jak największe płaty ziemi z darnią. Trzeba było podciąć to na kawałek deski, bo tych nosidełek nie było, i układać na ściany do wysokości stropu. To nie było wysokie, bo to było wszystko niskie, żeby ocieplić, bo byśmy umarli. I tam przesiedzieliśmy jedną zimę w niesamowitych warunkach. A w tym czasie kończono baraki, nazwijmy to typowe, te wkopane w ziemię. To one były przynajmniej pod ziemią. I wciśnięto nas tam. To było Towarzystwo Międzynarodowe. Przydzielano w taki sposób, że gdy był ktoś samotny wywieziony, dostawał jedno łóżko wojskowe tej szerokości, nie piętrowe, piętrowych nie mieli. Gdy były dwie osoby, jedno łóżko, i gdy trzy, też jedno łóżko. Więc przez te następne prawie 6 lat spaliśmy we trójkę. Jedna głowa tu i dwie tu, w tą stronę. I gdzieś odstęp nie więcej jak niecałego metra było. Następna była taka jakaś rodzina, niekoniecznie polska, ale przewaga była tam Polaków akurat w naszym baraku. I byli też tam Kazachy, były chyba ze dwie rodziny Ukraińców, których pamiętam. Jeden Rosjanin inwalida, bo akurat pamiętam niektórych, którzy byli najbliżej naszego łóżka, to tak. Te baraki były bez wentylacji, bez oświetlenia, bez ogrzewania i bez wody. Bez niczego. I trzeba było jeszcze po schodkach takich zejść, prawie jak po drabinie w dół, bo to było w ziemi. Drzwi były z takimi szparami z desek wyłącznie i na dole były drugie. Więc gdy gwizdało tam w zimie bardzo mocno, no to tutaj największe piekło mieli ci, którzy mieli te 2-3 łóżka przy wejściu, bo tego się każdy bał. I dlatego wrzeszczeli jeden do drugiego: zamykaj te drzwi, bo a trzeba było wychodzić, bo przecież to są ludzie, tłumy ludzi. I tam mieszkaliśmy. To jest barak, to ja narysowałem. Odtworzyłem to po latach. Tak to wygląda. A tutaj tak to wygląda w przekroju, gdyby się wkopać w ziemię. Wzdłuż tego były tej wielkości okienka, bardzo rzadko, na poziomie stepu. Więc gdy przyszedł pierwszy śnieg, to już był koniec świata, bo było w środku ciemno. I najwięcej się ludzie bali tutaj spać, przy tych schodkach, bo innego wyjścia nie było. I był tylko jeden stół, ja go tu narysowałem. I ten stół nie był do tego, żeby ktoś tam coś zjadł albo coś, bo takich możliwości tam w ogóle nigdy nie było. Ten stół był używany do wyczesywania wszy. Stała kolejka kobiet i krążył taki bardzo gęsty grzebień z jakiegoś, nie wiem, czy z kości, czy z jakiegoś plastiku, taki białawo-szary. I nieraz się kobiety kłóciły: teraz ja, i one czesały i tak paznokciami zaczynały bić. To później, ja przepraszam, tak to ordynarnie mówię, ale taka to była prawda. I to nieraz były, pamiętam, takie głosy: przestań je zabijać paznokciami, zgarnij to na podłogę, to tak daleko to nie dojdą. Bo tego było miliony. A jak ktoś ściągnął z siebie łach, to musiał go odwrócić. I tam, gdzie były te szycia pod pachami, to już nie wybierał pojedynczych, tylko paznokciem je ciągnął, tak? Ile wyskrobał, to tyle było na tych deskach. I następny, proszę, rękawem zgarnęli te wszy i następny zajmował ten stół. I to była zabawa codzienności, no bo przecież w jednym dniu nie można takich spraw załatwić. I teraz pytanie, dezynfekcja była robiona, taka jak przydziałowa? Była. Raz do roku, dobrze to pamiętam, bo zawsze mama do mnie mówiła, że mówi, siostra moja była trochę słabsza, to ty tym się zajmij i pilnuj. Zawiadamiali nas o dezynfekcji. Trzeba było szybciutko, tam się nikt z tym nie pieścił, ale nasz dobytek już był w 4 rogi, bo to były tylko 2 koce związane. Ale najgorsze to było to dziadostwo, że jak ktoś nie wyniósł siennika, a siennik to był duży worek, rozcięty na środku i nabity suchą trawą ze stepu, no to oni znali to też. I jak była rodzina samotna, a im ktoś tego nie wyniósł, no to było też oblane raz do roku. A raz w miesiącu nas gnali do łaźni. Była publiczna łaźnia. I też to był taki rozkaz NKWD, dzisiaj ten barak, jutro tamten barak. To się wchodziło do dużego pomieszczenia, gdzie była raz do roku ciepła woda, czasami nawet była aż za gorąca. Trzeba było wejść do środka, stoi taki, wykidajło, przepraszam za ten słownik, przy drzwiach z Karei, no bo wiadomo, to poganie jeden drugiego, z tym, że pilnowali jeszcze tego, aby łachy, które ja zdjąłem z siebie, zahaczyć na taki haczyk. Tam był specjalny łańcuszek, jak podciągnąłem, to podjechało to pod sufit, jak go szarpnąłem, to do takiej niewielkiej komory stalowej te łachy wchodziły, to się tam zatrzaskiwało na tych parę sekund przy bardzo wysokiej temperaturze, do takiej, że jak ja nieraz to zakładałem, to aż parzyło i na 3-4 dni te świństwa padały tam, które nas żarły. Ja byłem mały, to mi tam pomagali, bo najpierw trzeba chlusnąć jeszcze wodę na siebie ciepłą. A rączka była za wysoko, ja nieraz tam nie mogłem podskoczyć, bo bez szarpnięcia rączki woda też nie chluśnie na głowę. To były minuty. Zabieraj to wszystko, to było raz w miesiącu. Później się nikt nie mył i nikt nie dbał. Nie było możliwości. Nie było gdzie. To jak ciało wyglądało? Wszyscy się drapali, bo jeszcze do tego dochodzą pluskwy, to jest nie do wytrzymania, to jest drugie piekło. Mama mi takie polecenia wydawała, mówi, słuchaj, trawa na stepie już jest sucha, twój obowiązek jest taki, zabierz ten siennik, wyciągnij na step, wyrzuć, wytrzuć i narwij tej suchej nowej. I ja to robiłem, to był mój obowiązek. Ja go nabiłem maksymalnie, bo już wiedziałem z doświadczenia, że to musi być bardzo grubo, tak? Tylko że to nie była słoma, na przykład owsianka czy jakaś inna. Gdy się na tym spało, to się tak zmierzwiło, połamało błyskawicznie, a pod nami nie było stalowych sprężyn, tylko były gdzieś tak, w tej odległości, jak ja mówię, na takiej odległości łaty stalowe. Jedna leci tu, druga tu, tego. I później to wszystko wpadało tam, a ponieważ leżało pod 2 kocami w zimie, to trzeba było tylko trzymać, się zawinąć w rurkę, przytulić się i oddychać tylko, żeby nie było przestrzeni otwartej. I nagle się czuje, po której stronie uda, jakby ktoś papierosem przypalił. A to już ja później się nauczyłem, już wiedziałem, co to jest grane. Aha, to znaczy, że tam się ta trawa sucha obsunęła. I wtedy łachy, w których się spało, bo się nikt przyjdzie do mnie nie rozbierał całymi tygodniami. I te 2 szmaty, które siennikiem nazywamy, nie pomagały. Piekło po prostu z powodu zimna. To ja wtedy delikatnie, nie wolno było gwałtownych ruchów wykonywać, brałem w 3 palce tą słomkę przez te worki i podciągałem, żeby podłożyć pod udo w miejscu, gdzie mnie tam dokuczało. To zimno. A dlaczego? Bo gdybym gwałtownie, zanim się tego nauczyłem, się poruszył, jak ucieknie resztki ciepła spod tych 2 kocy, to się nie pozbierać nie można do rana. Chleba było, jeden był rok trudny, było około 300 gram, a dzieci dostawały niepracujące 400 gram. 400. Dorosły miał, mogę się pomylić o rok, kiedyś na początku było około 800, później obcięli na 600 gram chleba. I też trzeba było wstać w kolejce, oderwać tą karteczkę, tam pisało chleb, ona to wzięła, stała obok niej waga, nożem odkroiła, gdy brakowało, to nacinała tam te dwa deko, dokładała albo z jednej, albo z drugiej strony. Jak to chwyciłem, to było 2 minuty, już go połknąłem. Bo... I myśmy się żywili sami. Na czym to polegało? Całe szczęście, że nasz barak numer 1 był najbliżej stołówki. Była duża stołówka o drewnianej podłodze. Jedna była lada na chleb, również w kolejce, a druga na zupę. Jak wyglądałem na tą zupę, to były takie kotły tej wielkości 3 i tam się coś gotowało zawsze. Co? Ja dobrze wiem co, bo były 3 zupy, nigdy 4 nie było przez te lata, ale nie o to chodzi. I to było całe piekło, bo trzeba było stać godzinami. Jak już ja nie mogłem wytrzymać, przychodziła siostra, stawała, to ja wyskakiwałem codziennie w kolejce po tą zupę. A dlaczego trzeba było to stać? Bo ona miała miernik odmierzony, te pół litra, przyspawany na taki. Tą chochlą tam jak pomiesza, to dobrze, a jak nie pomiesza, weźmie z wierzchu, to się ma wodę. I ciągle tam tym mięsem rzucali, kleli, nie biorę tej zupy, pomieszaj, to wtedy wezmę, dorośli wszyscy. A z takimi gówniarzami jak ja, przepraszam za słowo, to się zdarzało tak, że stoi za mną jakiś mężczyzna, bierze mnie tak za ramiona i zastawia mnie za siebie. Mówi, malczyk, ja ciebie tu nie widziałem, mówi, skąd ty się tu wziąłeś? I nic nie mogłem zrobić. Bo gdyby ten, kto był na początku, gdy ona zamieszała, to miał szansę załapać się na 3-4 kawałeczki maszynowo pokrojonych kartofli. A jak z wierzchu ktoś się nie upomniał, to dostawał wodę. No to myśmy mieli takie wiaderko, siostrze to wlali, mnie wlali, myśmy z tym nigdzie nie wychodzili, bo nawet te parędziesiąt metrów do baraku bym nawet nie dobiegł, bo zaraz mi zamarznie. Dostaliśmy, wszyscy na stojąco to jedli, siostra trochę wypiła, ja wypiłem i resztówki, które zostawały, ona wybierała to ręką i ja. Bo dorośli mieli za cholewą, nosili drewniane łyżki, a myśmy tego tam nie mieli. I to wszystko. I jeszcze przy drzwiach nie można było się dać ścisnąć, bo tam było tak zimno, że już się ślizgali, do drugiego popchnął, tam zupy trochę rozlał, to się ślizgali po tej podłodze i myśmy wypili i uciekaliśmy z powrotem. Ale gdy ja przyszedłem za późno, to zawinięta kolejka po zupę była na dworze i tam nie można już było wytrzymać. I tam właśnie siostra moja odmroziła pięty, to w Polsce jeszcze cierpiała, później była... Pod Gdańskiem, tam był Czerwony Krzyż, się opiekował nią przez jakieś, ja wiem, 3-4 miesiące. Tam były szwedzkie sanitariuszki, to ją podratowali, bo Polska nie miała lekarstw po wojnie żadnych. Ona miała pięty odmrożone i na palcach, do szkoły na palcach chodziła. A dzieci miały jakieś, znaczy się przymuszano do pracy jakichś dzieci? Dzieci musiały pracować? No od 12 lat tak. A do 12 roku życia? Nie. Od 12 był dorosły. No taki przykład opowiem. Dziewczynki, które przybiegły kiedyś, gdy mamę przyniesiono z pracy, bo miała wypadek, no to jak dzieci wyglądały. To były dziewczynki, ale one miały skończone 12 lat i pracowały w tym samym komando razem z takimi osobami jak moja mama. A co tam dużo mówi? Moja mama sama była młoda, bo jak wróciliśmy stamtąd, nie miała skończonych 38 lat. Było pytanie tutaj takie, że od 12 lat jak... Tak. Groźba polegała na tym, że oni jak potraktowali młodego człowieka za dorosłego, to mieli prawo, nie pytając mamy ani nikogo innego, zabrać go na inny komunistyczny plac budowy i przepadł człowiek. Nigdyśmy się nie dowiedzieli gdzie. Dlatego myśmy się kiedyś strasznie rozpłakali z siostrą, rzuciliśmy się tym kawodzistą do nóg, bo... Mamy przyniesiono z pracy, bo to była ciężka praca. Proszę sobie wyobrazić długą szynę kolejową i to ręcznie kobiety. To trzeba było tak gęsto stać, ja przy torach mieszkałem, to wiem, znam to na co dzień i dawano takie obcęgi duże, że jak się zacisnęło na szynie i hej hop do góry i na centymetry trzeba było ją trafić na te dziurki, żeby wymienić szynę, która albo pod wpływem temperatury trzasnęła w zimie, albo się wygięła w okresie ciepłego. To była okropna robota, tam było dużo wypadków. I kiedyś mama stała na końcu, gdy opuszczano szynę, to ona się tak trochę obsunęła i zerwała paznokcie z nóg. Noga opuchnięta, mama płacze, bo to ból, ale ja mówię, w baraku nic nie mamy. Przyniesiono mamy do baraku, to myśmy wtedy spali parę dni po lewej i prawej stronie naszej pryczy na podłodze, bo mama musiała leżeć tak na wprost i tą jedną nogę trzymać na tej barierce stalowej. Myśmy tam podłożyli trochę kocyk, bo to mniej bolało, gdy trzymała tam u góry. Ale nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, że u nich belnoi chory to jest temperatura. A kto ją tam zmierzy, gdzie są ci lekarze? Proszę sobie wyobrazić, że minęły 3 dni i podlega mama aresztowi. I zmiękł brygadzista jakiś. Wysłał 2 dziewczynki Polki, młodziutkie, wprost dzieci. One były przestraszone. Aha, uprzedźcie dzieci Marusi, czyli moja mama to była Maria, że jutro przyjdzie NKWD mamy zabrać. A my czekamy. I rzeczywiście, przyszło aż 3. A mamy 3 nogę, przykrytą kocem, jedną głowę, a my siedzimy z boku. I oni coś tam się porozumiewali ze sobą, ale ja nie dosłyszałem ani jednego konkretnego słowa, chociaż rosyjski dobrze już znałem. Ale rzuciliśmy się od rana, jak zobaczyliśmy, że jakaś narada, to już mamy zamiarą, a nie chybi. Rzuciliśmy się do nóg z krzykiem i zabierajcie mamy, do jednego, do drugiego i krzyczymy, patrzymy. A jeden z nich podszedł do mamy, do łóżka, szarpnął za kos, popatrzył na nogę i astafię ją. Dokładnie sobie pamiętam, co on powiedział, astafię ją. Aha, no to znaczy, że mamy zastawili. Bo gdyby mamy nie zastawili, to dziewczynkę od chłopca oddzielają od razu i biorą na wychowanie, byłby dzisiaj gdzieś tam jakimś komuchem na pewno. Dziecki sam. Tak, tak, zrobiliby ze mnie, nie wiadomo jeszcze kogo. Wiadomo, że trudna sytuacja była i dzieci miały ten wolny czas. No to czy zdarzały się kradzieże? Cały czas chodziliśmy po targu, komu chwycić coś pod ręki, co zjeść. Nie było innego zajęcia, to nie było możliwości, bo mnie było łatwiej, dlaczego ja to lepiej przeżyłem niż siostra, bo dziewczynka nie była tam w tych grupach akceptowana, a taka drobna banda takich nastolatków, to cały czas krążyliśmy komu co ukraść, na targu, kozakom. Bo nie da rady inaczej. No ale teraz załóżmy, że wpadka, bo na pewno były wpadki. Jakie kary potem dostawali? Ja tylko raz wpadłem, ale to nie mogłem wyjść z magazynu kartofli, bo na zimę był taki jeden barak, gdzie przez okienka wsypywano tam głęboko kartofle, było tam wiele ton i te kartofle było widać, ale okienko było bardzo wysoko. I to myśmy zdobyli, trudno było znaleźć drut sztywny. Na końcu robiliśmy takie zagięcie, jednego trzymaliśmy za nogi, on dziabnął i 2 kartofle złapał, albo jeden, to było jesienią, zimą już nie było takiej możliwości. I pewnego pięknego dnia taka grupa takich zorganizowanych złodziei, tak jak ja do nich tam należałem, mówi, ty Roman, ty wskocz, my ci rękę podamy, będziesz nam kartofle wyrzucać. I ja to skoczyłem, kilka kartofli otworzyłem, a nie wiedziałem, że tam za zakrętem stał jakiś tam facet, przyszedł, złapał mnie za kołnierz. Zabrał mi tylko czapkę, to było bolesne. Mówi, nawet jak cię wypuszczę, to ci nie oddam, ale później dźwięk, ja po jakichś 3 godzinach, jak mnie tam przytrzymał, to oddał mi też i czapkę. Pozornie niby dbano o wykształcenie, nie? Pozornie. Dbano o naukę. Tak, ja to tak nazywam, ja, tak, pozornie. I teraz, czy wy korzystaliście, czy siostra i pan skorzystaliście z tego? Nie korzystaliśmy, bo mnie to nie dotyczyło, bo siostra musiała być pierwsza ratowana do szkoły, ale ona była jeszcze słabsza fizycznie, rzuciła tą szkołę, to ja tylko przez parę tam miesięcy, to do mnie należało, ja je te zeszyty liniowałem i robiłem i zszywałem. A później rzuciła to wszystko i siostra nie chodziła, bo nie było takiej możliwości. Albo by ją tam wilki rozszerpały, bo ona to była popołudniówka, nie rano. Bo ale nauczyciele rosyjscy oczywiście. Rosyjscy, tak, tak, rosyjscy. Zakładamy, że koniec wojny, bo się dowiedzieliście, że koniec wojny. I teraz jak wam się udało udowodnić, że jesteście Polakami, bo przecież wy na dokumentów żeście nie mieli, czy mieli? To nie było takie proste. Zaraz, spokojnie. Jeszcze jesteście na Syberii, no jestem. Pani Janeczko. Jak doszło do tego, że dowiedzieliście się, że koniec wojny, że wracacie do domu i na jakich zasadach? Powiadomiło o tym NKWD, tylko nie od razu, bo jak się wojna skończyła, to najpierw zrobiono dzień przerwy, zegnano całe tabuny ludzi, pracę przerwali, trybunę zbudowali z desek i jakiś tam oficer przemówił, wojna skończona i będzie lepiej. To wszyscy myśleli, że za chwileczkę wsiądziemy w pociąg i będziemy w domu. I nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Dopiero po jakimś czasie, nie mogę dzisiaj powiedzieć, po ile to miesiącach było, zawiadomiono nas, że rysuje się możliwość powrotu do kraju. W porządku. Tylko to wymagało trudnych takich zabiegów. Gremialnie tego zbiorowo nikt nie załatwiał. Oni wiedzieli, że to grupa Polaków, ale każdy musiał indywidualnie dojechać do urzędu NKWD, a to nie było na miejscu. Trzeba było dojechać tą tak zwaną kalcówką, czyli pociągiem węglowym i jeszcze mieć zezwolenie, bo u nich nie można było pójść, wsiąść. Osobowy szedł przed naszą miejscowość, ale nikt by tam nie wszedł, bo biletu nie sprzedadzał. Trzeba było mieć zwolnienie na ten dzień od brygadzisty, NKWD-zisty z pracy, po co jadę i gdzie jadę, i wtedy się jechało. Trzeba było mieć coś ze sobą, co oddać w tym biurze. Bez tego niektórych odsyłano po 2-3 razy. Usiądź, poczekaj, usiądź. Nie. Nie mamy twoich dokumentów, ty nie jesteś Polakiem. Z płaczem wracały kobiety. Z powrotem, rany boskie, no co ja to zrobię teraz? Nie? I dopiero zaczęły jedna drugiej odpowiadać. Ale w tych latach, ze 3, może 4 razy dotarła do nas UNRRA, amerykańska pomoc. Stąd były te buty mojej, dla siostry mojej. I czasem nie wiedzieliśmy, co w tej konserwie jest, bo tam coś dzwoniło, tam raz to były jakieś cukierki, raz, ja pamiętam, otworzyliśmy, było mleczko kondensowane, a w następnym nie wiadomo co. Mama tego pilnowała tak, żeby ktoś tego nie ukradł, bo gdybyśmy pojechali, to my musimy mieć coś na drogę. Nie mogliśmy tego zjeść. I Polacy, którzy to trzymali, musieli bardzo często zabrać to ze sobą i jeszcze raz jechać do tej kantory, jak to mówią, i znów prosić tych NKWD-zistów, poszukajcie, może znajdziecie dokumenty, że ja jestem Polką czy Polakiem. I tak powoli odpuszczali, ale większość polegała na tym, większość przypadków polegała na tym, że trzeba było coś im tam podrzucić. No niestety. Tak się, dzisiaj to nowoczesna nazwa, wtedy nie wiem, jak się to nazywało. I nie wszyscy oczywiście to dostali, nie wszyscy. Ja pamiętam, co było na trasie pociągu, tak się trochę, przepraszam, rozpędziłem trochę naprzód, żeby tego nie zgubić. W wielu wypadkach się udawało tak, że jeśli ktoś, jakiś 10-latek, stracił ostatniego rodzica, a była dobra wola jakiejś Polki i ona się nazwała ciocią, czyli członkiem rodziny, to wtedy kartkę żywnościową dostał, a przynajmniej nie został zabrany z grupy Polaków, bo oni od razu rozsyłali to do domu takiego, i już byłoby po polskości, że tak powiem. Myśmy się raz też tego tak bali, bo nas to czekało, ale to zaraz wspomnę o tym. I proszę sobie wyobrazić, że chyba 9 czy 8 takich osób było, naszych rówieśników, którzy wiedzą przecież, że są Polakami, ale są samotni i co tu zrobić? Wskoczyli do transportu. Ale jak nas zapakowali do tego ogromnego eszelonu, to zwożono tam jeszcze Polaków z różnych tam miejscowości, dokąd nikt by nie dotarł. I przy wagonie to nawet pamiętam. Wszyscy się kręcili koło NKWD-zisty, on taki był wielki geroj i przypadkowo palcem tak na moją mamę pokazał. Aha, ty jesteś przydzielona do tego wagonu, tak. No to budzisz predsiedatelem wagona, szefem wagonu będziesz. Dobrze. Mama nie miała pojęcia, o co chodzi. A tu chodziło o to, oni później wyjaśnili, że będziesz odpowiedzialny za to, bo była szczegółowa lista na każdy wagon osób. Nie można było wsiąść do tego, tylko do wskazanego. I na ten wagon była precyzyjna lista, którą można było sprawdzić. Gdy na wyrywkowej stacji, a przecież jechaliśmy ponad 3 tygodnie, to tych stacji było dużo. Była jedna dusza niestojąca na liście, predsedatel wagona wraca do miejsca, skąd wystartował z rodziną, czyli moja mama w tym przypadku. A ta młodzież, dzieci te polskie, no muszą się przespać raz w tym wagonie, a raz w drugim i jeszcze się podzielić jakimś kawałkiem jedzenia, bo on nielegalnie jechał. Gdy dojechaliśmy, i to się udało, ale po drodze, raz tu nie mogę tego zapomnieć, bo moja mama 24 godziny płakała, przytuliła nas, bo musiała przeżyć jednego delikwenta, takiego Polaka. Proszę sobie wyobrazić, z duszą na ramieniu, a jak dzisiaj wejdzie ten NKWD-zista, to my jedziemy na Kazachstan z powrotem, bo mama to predsedatel, nie, wagonu i nic robić nie można. No ale dojechaliśmy do Brześcia, stoimy, bo to był czerwiec, gorąco było jak diablica. I wtedy to już dorośli później powiedzieli i pozebrali tych Polaków. Słuchajcie, tu jest woda, tam most, a tam granica, to nie dajcie się złapać, bo już tutaj nie da rady, już tutaj w wagonach więcej nie będziecie. I dobrze, że tak zrobili. Co się z tą grupką koło 8 czy 9 stało, nie mam pojęcia. Ale NKWD się przespacerowało wzdłuż dużego transportu i mówi, mówię, wsie po wagonach i zatrzasnęli na zewnątrz, bo te bydlęce wagony miały taką wajchę, drzwi były odsuwane i nie ma, i tak się nie wyjdzie z tego. No i w porządku, zatrzasnęli nas. To trwało gdzieś przynajmniej do 2, 3 w nocy, to wagon po wagonie szło NKWD i sprawdzało nas. No, proszę sobie wyobrazić, scenerię w wagonach, różni ludzie. Jeden tam trochę próbuje płakać, tam ktoś się modli, o Boże, Boże, czy to prawda, nie? Wiedzą wszyscy, gdzie jest Brześć, nie? Ale czy to prawda, czy przekroczymy granicę? No i nagle coś tam żwir zachrzęściał, o, coś chyba do nas idą. I tak zgadli. Wajcha się otworzyła, wchodzi 3 NKWD-zistów do naszego wagonu, zasunęli za sobą wrota i po rosyjsku mówi do nas, przechodzicie wsie na jedną stronę, bo myśmy spali na 3 półkach. Pierwszy rząd na podłodze, jak śledzie, później jeszcze jedna spółka i przy samym suficie następny. Trzeba się było wdrapywać tam. I na środku był taki otwór tam do siusiania i tak dalej. No to myśmy się wszyscy stłuszczyli, a oni stoją we trójkę, wagon zamknięty, latarką świeci sobie na listę. No, dokładnie to pamiętam, wyczytał mnie i to jeszcze cholera po rosyjsku wyczytali od razu z narzuceniem Roman Grzegorek Pietrowicz, bo Piotr miał ten, ja mówię, ja. Ojczystwo. Tak, ojczystwo. I ojczystwo. I w porządku, ale w tłumie stoją, poświecił latarkami, pokaż teraz palcem, która twoja matka. No to pokazałem. A, o twojej kochanej, tak siostra, no to się kładźcie tam, gdzieście byli. I wtedy taki by tam nie przeszedł. To nie było możliwości, bo nie było się gdzie schować. Bo on na kolanach, jak gdy nas wygnali, to jeszcze jakimś takim szpicrutom, jeszcze nawet koce pokluł, czy tam przypadkiem ktoś tam nie leży na płasku. Gdzie tam się na płasko można było schować? Nie było takich szans. I odfajkowali nasz wagon i znów zatrzasnęli. I ruszył pociąg, a takie piekło spontaniczne to się dopiero zaczęło dziać, gdy usłyszeli wszyscy, że to dudni pociąg, jesteśmy na moście, bo taki dźwięk jest taki głośny. No to już nie zawrócą, już chyba nie zawrócą. No i rzeczywiście już nas nie zawrócili, ale po kilku godzinach, gdzieś w szczerym polu zupełnie, Polski Związek Repartycyjny o to zadbał, że się pociąg zatrzymał. Były rozstawione kuchnie wojskowe, polowe, stoły z chlebem i zaczęli żołnierze nasi otwierać nasze, bo myśmy nie mogli wyjść sami. I jak się ludzie zobaczyli, że to Polacy, proszę mi wierzyć, że zatrzymali ten pociąg na trochę dłużej, tylu się pochorowało, bo myśmy takich grochówek nie widzieli. No, nikt nie miał pojęcia, że to można tyle jeszcze tego się dorwać. I jako już humor po latach mogę powiedzieć, że ja tak nie wierzyłem, że to będzie możliwe do powtórzenia po raz drugi, że ja kiedyś nie mogłem połknąć, ja chleb popychałem do gardła. Dosłownie. Ja się cofnę jeszcze troszkę do tyłu, bo mi chodzi jeszcze, jakbyście jechali, to jak byliście zabezpieczeni w środki żywności, picie, załatwianie, to wszystko... Tak, trzeba było się ratować w tym. Mama miała, to było bardzo trudne, o tej wielkości taki węzełek, tak się to mówiło, tam były zasuszone takie kawałki chleba naszego zaoszczędzonego, bo trzeba było, gdy jak nie dadzą, to trzeba jakoś przeżyć. I był drugi problem wody. Po drodze tam dawali jakieś zdechłe zupy, ale najgorzej było z wodą. Bo gdy się zatrzymał pociąg na jakiejś trasie, to wszyscy patrzyli, gdzie jest ta rosyjska wadakaczka, oni tak to nazywali. To jest to taka wajcha, gdy się łańcuchem pociągnie, to taka ogromna rura się odchyla, żeby uzupełnić wodę do parowozów. I to Rosjanie biegli, idźcie wy do cholery, Polacy, mówi, wszyscy się potrujecie, co wy to wyrabiacie? A co to można było robić? Pokrętło, żeby otworzyć kran na dole na tą dużą wodę, było takie ogromne, to jeden tam odkręcił, wszyscy biegną tak. Ta ogromna woda nieraz tak uderzyła, że wszystkie te garki porozbijało nam tam o ziemię, bo jak to nabrać, jak to z wysokości 3 metrów spada na głowę. I to podobno było... Tak Rosjanie krzyczeli, że to ona jest zatruta tam przeciwko osadzaniu się kamienia tam, ale kto tam się by na ten temat zastanawiał? Kto zadecydował, gdzie wy macie, dokąd macie dojechać, gdzie wysiądziecie? Nas wiozła ekipa obstawy rosyjskiej do samego Gryfina pod konwojem rosyjskim. Aha. Myśmy już nie jechali sami, mimo że byliśmy w Polsce uśmiechnięci, ale... W środku naszego dużego transportu był, tego się wszyscy bali, bo nie wiedzieli, kto tam jest. Wiedzieliśmy, że jest tam uzbrojone wojsko, tam kilku żołnierzy, ale kto jest tam z NKWD, to nie wiadomo. I oni się ciągle, Polacy się bali jakiejś kontroli wyrywkowej. I oni nas dowieźli do samego Gryfina, do tego stopnia, że ci młodzi ludzie, tam paru, jeszcze przez parę dni mieszkali w wagonie, jeszcze ich stąd nie rozlokowano, kiedy już połowy Polaków nie było. A nam powiedziano tylko... To teraz szukajcie sobie lokum, więc wszyscy się rozbiegli, który budynek mniej rozbity i trzeba było to, ten kącik znaleźć. A w którym miejscu się osiedlili w Gryfinie? Usiedliśmy w tym budynku, gdy się jedzie w kierunku Pniewa, to się mija ten zjazd w tą wnękę, później jest tam wejście do boiska, czy tam do policji gdzieś i ten następny duży taki piętrowy, to tam wszyscy gremialnie Polacy się rzucili, myśmy weszli na pierwsze piętro, a ponieważ spaliśmy, wiadomo, na pryczy tyle lat, to w 3 pokoiki weszły 3 rodziny. Tam było, kanalizacji tej odprowadzającej nie było. Był jedna kuchenka z małym zlewem, takim z kranem, ale wody nie było przez parę lat, ale za to z drugiej strony tego budynku była pompa i sprawna pompa. Więc tam nieraz był taki tłok, bo trzeba było jeden drugiemu pomóc. Jak ktoś chciał umyć nogi czy coś, to do zlewu to wymył, ale siusieć i resztę trzeba było wychodzić na dwór, bo za niemieckich czasów były też tam ubikacje na dworze. Ten budynek nie był skanalizowany w całości. I myśmy tam przemieszkali no, parę lat ładnych. A czy państwo pomogło coś wam w jakiś sposób, no, znaczy środki jakieś tam żywności dawało, czy no, nie wiem. Tak, ja nawet mogę tu pokazać, bo ja niektóre rzeczy nie były wyrzucone, nawet sfotografowaliśmy. Był Polski Urząd Repatriacyjny, mieścił się w Gryfinie i tam gotowano codziennie naprawdę bogate, pożywne zupy, najczęściej z fasolą, gruchowiańca, nieraz mnie tam złapali, bo już byłeś tutaj, nie? Bo pół wiaderka wziąłem, to było trochę za mało, to leciałem drugi raz i tam trochę dawano chleba, ale później, gdy już się z chlebem uspokoili, to trzeba było biegać do Mataja tam, tak się nazywał kiedyś powojenny i jedyny piekarz, no to tam już musiała stać kolejka gdzieś od pół do 5 rano, bo chleba brakowało. Brakowało dlatego, że ta cholerna komuna nie pozwalała więcej piec. Ten biedny Mataj i z synem, którego znałem, wychodził na próg i on ciągle krzyczał: słuchajcie, dzisiaj się skończyło. Idźcie do władz i powiedzcie, niech mi pozwolą więcej napiec. A młyn był od Mataja i czynny po wojnie, 200 metrów, wiecie gdzie to jest tam, no. To pod tym młynem stało zawsze kilka furmanek ze wsi, przywozili zboże do przemielenia. Bez problemu on mógł to kupić, żeby nie wolno było. Nie rozumiem tego do dzisiaj. Tej głupoty kompletnej, skoro on był tak samodzielny, sam mógł to zorganizować i wszyscy to na oczach widzieli, a nie wolno było więcej upiec. I to długo trwało, bo pracy nie było. Później mama się dostała jako sprzątaczka na Łużyckiej to było. Tam było parę pokoików, mama wreszcie parę groszy zaczęła tam zarabiać. Aha, i przez rozdzielnictwo, takie już na piśmie, częstowano nas nieraz jakimś ciuchem, jakimś bucikiem. Też to szło przez Polski Urząd Repartycyjny. Natomiast w szkole, gdy siedzieliśmy, to się zdarzało dosyć często, pod nadzorem przychodził tran, chyba brytyjski albo jakiś inny, to wtedy nauczyciele nieraz nam mówili: połknij to przy mnie, bo nie każdy potrafił to zrobić, bo to były te kulki takie tranowe. I przychodziły też nieraz zeszyty, to było rzadziej, ale jakiś tam piórnik i piękne linijki z jakiegoś. I tam pisało Czerwony Krzyż, Red Cross po brytyjsku, po angielsku. I to nam też nieraz tam wręczano. Krótko mówiąc, jak przyszło coś, to rozdzielano między nami. I druga sprawa była taka, to szło trochę przez kościół, bo tam też część docierała. Był taki ksiądz Palica, on tak się nazywał, staruszek już. I on tutaj na swojej plebanii miał też tak trochę tam ciuchów, trochę różnych, to nieraz tam komuś coś tam dawali.